sytuacja dotyczy samochodu przyszłości, samochodu z wypożyczalni, która ułatwia użytkownikowi końcowemu zarządzanie całym procesem wynajmu samochodu, prowadzenia, tankowania, parkowania, wszystko dzieje się automatycznie, wspierane przez różnego rodzaju platformy Noki oraz platformy partnerskie. W tym przypadku jesteśmy Marią, która ląduje w San Francisco. Lądujemy na lotnisku, potwierdzamy, że wylądowaliśmy. Logujemy się do naszej aplikacji, która też pomaga nam zlokalizować nasze bagaże. Potwierdzamy, że bagaże odebrane są i wybieramy, przechodzimy do procesu wyboru samochodu. W tym wypadku wybieramy sobie Forda Mustanga. Potwierdzamy, że go chcemy wypożyczyć. Wchodzimy w opcję naszej umowy, potwierdzamy wypożyczenie, wykupujemy ubezpieczenie. Możemy też dodać zdjęcia, jeżeli są jakieś uszkodzenia samochodu, żeby potem nie było problemu przy zwrocie. I potwierdzamy wypożyczenie samochodu. W tym momencie do samochodu transferowane są wszystkie nasze dane dotyczące ulubionej pozycji fotela, naszej muzyki, nasz kalendarz, nasze wszystkie spotkania. Bez potrzeby konieczności łączenia się telefonem po technologii Bluetooth, co zawsze jest dosyć problematyczne dla użytkowników wypożyczających samochody. W tym momencie możemy wykonać połączenie do osób, z którymi mamy spotkanie umówione o godzinie 10. I potwierdzić, że wylądowaliśmy, jedziemy na spotkanie, widać telefon, automatycznie połączył się i wykonywane jest połączenie. Kolejną opcją to jest opcja rezerwowania parkingu. Wchodząc w parking, potwierdzamy, że potrzebujemy miejsce parkingowe w miejscu, do którego jedziemy na nasze spotkanie. W tym przypadku to jest akurat Market Street w San Francisco. Spotkanie o godzinie 11.30, potwierdzamy dane. System pokazuje nam, w którym miejscu są wolne miejsca parkingowe i bukujemy miejsce parkingowe. Widzimy od razu, jaki jest koszt takiego miejsca parkingowego. Po potwierdzeniu automatycznie dane są przesyłane do nawigacji w samochodzie i podjeżdżając na parking dostajemy komunikat w samochodzie, że dotarliśmy na miejsce i automatycznie otwierana jest brama wjazdowa. Także nie musimy pobierać żadnych kwitków, płacić za to. Wszystko dzieje się automatycznie. Po skończonym spotkaniu wracamy na lotnisko. No to wiadomo, musimy zatankować samochód. I tutaj dokładnie tak samo jak w przypadku parkingu. Aplikacja umożliwia nam zlokalizowanie stacji benzynowych najbliżej lotniska. Potwierdzamy, na której stacji chcemy zatankować. Dane wysyłane są do nawigacji. Dojeżdżając na stację benzynową, dostajemy potwierdzenie, że jesteśmy przy stanowisku numer 5 i możemy rozpocząć tankowanie. Bez konieczności płacenia, wszystko jest rozliczane poprzez platformę naszego partnera. Możemy też zrobić podgląd na wydatki, jakie ponieśliśmy podczas naszej delegacji. Hotel, restauracja, parking. I jesteśmy gotowi do tego, żeby wrócić na lotnisko i zdać samochód. Potwierdzamy, że chcemy go oddać. Oczywiście do nawigacji wysyłane są dane, gdzie musimy go zwrócić. I po zdaniu samochodu dostajemy komunikat potwierdzający, że wszystkie dane personalne zostały w samochodzie skasowane. Samochód jest przygotowany do następnego użytkownika. Możemy udać się do hali odlotu bez potrzeby znowu załatwiania formalności.